Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Niemilitarystach. Dzisiejszy odcinek również będzie materiałem nowego rodzaju, początkiem serii o znanych lub mniej znanych zatonięciach okrętów wojennych. Będę w tych materiałach wybierał okręty, których smutny los skrywa albo jakąś tajemnicę, albo nie jest tak dobrze znany społeczności. I taki też materiał przygotowałem dla Was dzisiaj. Nim do niego przejdziemy, jednak mam dla Was krótkie ogłoszenie. Przygotowałem poprawiony i wygładzony konspekt z moich materiałów o Bismarcku. W efekcie, tak naprawdę, rodzaj książki, choć chyba to jest troszkę zbyt duże określenie, którą w podstawowej formie udostępniłem za zgodą patronów do pobrania. Jeżeli ktoś ma ochotę na lekturę, to w opisie filmiku jeszcze dwa linki. Pierwszy do posta na Patronite, ale tam wymagane jest logowanie gdzie możecie pobrać ten plik PDF lub drugi link, jeżeli nie macie ochoty schodzić na Patronite'a bezpośrednio do dysku Google, gdzie po prostu klikacie i pobieracie ten plik, będzie również dostępny. Tyle zagłoszeń. Nie będę więcej przedłużał. Zapraszam was do oglądania. Jest cichy poranek 10 kwietnia 1963 roku. Pogoda jest znakomita. Stan morza jest nieco przekraczający jedynkę, nieduży wiatr niebo jest zachmurzone, ale z przejaśnieniami. Powierzchnia morza jest spokojna, fala jest łagodna. Tuż pod powierzchnią jednak czai się długi, czarny kształt. Atomowy okręt podwodny US Navy USS Thresher. Pierwszy myśliwski okręt atomowy nowej generacji, następca typu Skipjack. Thresher został oddany do służby w sierpniu 1961 roku. USS Thresher był trzecim atomowym okrętem podwodnym o rewolucyjnym kształcie kadłuba zapoczątkowanym przez USS Albacore za typem Skipjack i pojedynczą jednostką USS Talibi, a drugą jednostką mającą dać początek całemu nowemu typowi. Thresher wypierał 3700 ton wyporności w położeniu nawodnym i 4300 ton pod wodą. Kadłub okrętu jest nieco więcej niż w poprzednikach bardziej pękaty, Cechą charakterystyczną Threshera jest jego niski kiosk, próba obniżenia oporów hydrodynamicznych względem poprzednich okrętów. Napędzał go sprawdzony reaktor S5W dający 15 tysięcy SHP, ten sam, który jest zainstalowany w typie Skipjack, ten sam, który będzie zainstalowany w typie Sturgeon. Nowy okręt myśliwski mógł się rozpędzić pod wodą do około 30 węzłów, a na wodzie poruszać się z prędkością do 15 węzłów, choć dane na temat tych prędkości bywają różne. Nowsze dane mówią o 33 węzłach, starsze dane, w tym Friedman, mówią o 28 węzłach. Tresher wyposażony jest w cztery wyrzutnie torped, z których mógł odpalić całą gamę śmiercionośnych rybek. Musiał jedynie znaleźć swój cel. W tym miały mu pomóc najnowsze osiągnięcia w dziedzinie akustyki, zintegr zintegrowany system sonaru BQQ2, Składający się z pasywno-aktywnego sonaru BQS-6 oraz bocznego pasywnego sonaru BQR-7, a to wszystko było uzupełnione przez hydrolokator kontroli ognia BQG-3, zwany też PAWS. Dzięki wzmocnionej konstrukcji kadłuba Tresher mógł zanurzyć się wyjątkowo głęboko. Granica bezpieczeństwa tkwiła na głębokości 1300 stóp, czyli około 400 metrów. USS Tresher. Był gotowy, by rozpocząć kolejny etap PSA, czyli Post Shakedown Availability. Okręt właśnie skończył wielomiesięczny remont stoczni Portsmouth po długim i trudnym okresie testowania jego możliwości. Przed remontem Tresher brał m.in. udział w testach wytrzymałościowych, gdzie był poddawany różnego rodzaju podwodnym wybuchom, mającym na celu sprawdzenie odporności nowej konstrukcji. Teraz, świeżo po remoncie, Tresher szykował się do zanurzenia, a wraz z nim 129 członków załogi, więcej niż regularna załoga, wynosząca 104, czasami 106 członków. Tresher miał na pokładzie jeszcze techników i specjalistów, mających pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów. Obok okrętu podwodnego kluczył USS Skylark, okręt ratowniczy US Navy, specjalnie przystosowany do niesienia pomocy potrzebującym podwodniakom. Skylark towarzyszył Tresherowi od początku jego próbnego rejsu. Kontakt z nowym SSN, Submarine Nuclear, utrzymywał za pomocą UKC, zwanego potocznie Gertrudą, i rodzaj podwodnego telefonu. O 7:47 USS Tresher informuje Skylarka, że rozpoczyna proces zanurzenia się na głębokość testową. W tym przypadku, w związku z tym, że informacje na jaką głębokość mogą się zanurzać, okręty podwodne są ściśle tajne i bardzo pilnie strzeżone. Tresher miał na myśli głębokość 400 stóp, oficjalnie podawaną przez US Navy. O 7.52 Tresher komunikuje do Skylarka, że osiągnął głębokość testową i rozpoczyna sprawdzanie okrętu. Okręt podwodny porusza się bardzo powoli i ostrożnie, znajduje się w miejscu, w którym jeden błąd może się skończyć tragicznie. Dlatego w trakcie zanurzania będzie wyrównywał co 100 stóp lub co 200 stóp, czyli co 30 lub co 60 metrów, i załoga będzie sprawdzała okręt pod kątem przecieków, nawet najdrobniejszej usterki sprzętu. Kiedy dokładnie sprawdzono stan Treshera, ponownie rozpoczęto głębsze zanurzanie. O 8.09 USS Tresher osiąga głębokość 650 stóp, około 200 metrów. Wszystko przebiega zgodnie z planem. O 8.35 okręt osiągnął głębokość 1000 stóp, czyli ponad 300 metrów. Wciąż ani śladów problemów. Dowódca Threshera, komandor porucznik John W. Harway, informuje USS Skylark o 8.53, że rozpoczyna zanurzenie do głębokości testowej tej właściwej głębokości testowej 1300 stóp, czyli około 400 metrów. O 9.02 Skylark informuje Threshera, że porusza się kursem 090. O 9.12 Thresher wysyła komunikat: test podwodnego telefonu Gertruda odbiór. Na co Skylark odpowiada kilo, co oznacza Go Ahead and Transmit, potwierdzenie połączenia tak naprawdę. O 9.13 z USS Thresher pada komunikat. Mamy małe trudności, posiadamy dodatni trym, próbujemy szasować balast. W tym samym momencie załoga Skylarka usłyszała dźwięk powietrza pod ciśnieniem oznakę szasowanych balastów, ale ten dźwięk trwał bardzo krótko, około 3-4 sekund. O 9.14 Skylark informuje treshera No Contacts in the Area, czyli brak kontaktów w pobliżu, co oznacza, że okręt podwodny może się bezpiecznie wydłużyć i nie uderzy w nic na powierzchni. 9.15 Skylark podaje swój kurs 270 i prosi okręt podwodny o podanie namiaru i odległości od okrętu ratunkowego. W tym też momencie dowódca Skylarka, komandor porucznik Stanley W. Hacker, przejmuje mikrofon od porucznika Jamesa D. Watsona. Oficera nawigacyjnego, który do tej pory komunikował się z Tresherem, i pyta się Treshera: Are you in control? Czy kontrolujecie sytuację? Oczywiście, w domyśle, czy kontrolujecie okręt? Hacker powtarza to pytanie co najmniej czterokrotnie, nie uzyskuje jednak odpowiedzi. O 9.17 do Skylarka dociera bardzo zniekształcony komunikat. Watsonowi i Hackerowi udaje się zrozumieć tylko dwa słowa z końca wiadomości: Test Death, czyli głębokość testowa. Zeznania Watsona wskazują, że najprawdopodobniej był to koniec krótkiej wiadomości, złożonej z trzech, czterech może pięciu wyrazów. Po 9.18 zarówno Watson, jak i Hacker słyszą wyraźny dźwięk, który interpretują jako podwodną implozję. James Watson zeznał w trakcie sprawozdania przed komisją, że w trakcie II wojny światowej miał okazję wielokrotnie słyszeć dźwięk tonących okrętów i rozpoznał to, co usłysz usłyszeli, Właśnie jako tego rodzaju odgłos. USS Skylark starannie zanotował swoją pozycję o tej godzinie, po czym podjął dalsze próby uzyskania kontaktu z USS Thresher bezowocnie. Dowódca Skylarka krążył dość długo, próbując odzyskać łączność z okrętem podwodnym, jak również o 10.58, zrzucając do wody specjalne granaty, których eksplozje miały zasygnalizować Thresherowi że Skylark próbuje nawiązać z nim kontakt i że powinien się wynurzyć, jeżeli to możliwe. Ponownie bez efektu. O 11.00 Skylark za pomocą UQC informuje Threshera, że jeżeli w ciągu 10 minut nie podadzą swojej pozycji i nie wynurzą się, Skylark zainicj zainicjuje procedurę SUBMISS, czyli zgłoszenie zaginięcia okrętu podwodnego do wyższego dowództwa. O 11.04 Skylark wysyła wiadomość do Komsubland, Commander Submarines Atlantic Fleet, Dowództwo okrętów podwodnych na rejon Atlantyku. Komunikat brzmi: Nie mogę uzyskać komunikacji z Tresher od 9.17 rano. Wzywałem za pomocą UQC, głosowo i Morsem, QHB, Morsem co minutę. Sygnały wybuchowe co 10 minut bez efektu. Ostatnia otrzymana wiadomość była zniekształcona. Wskazywała, że Tresher zbliża się do głębokości testowej. Prowadzę rozszerzone poszukiwania. USS Tresher. Najnowocześniejszy okręt podwodny US Navy zaginął bez śladu. W rejonie katastrofy gromadziły się okręty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Niszczyciele USS Norfolk, USS Wallace L Kind, USS Yarnell. Do Skylarka dołączył okręt USS Recovery, również przystosowany do operacji ratunkowych. Pod wodą poszukiwania prowadziły USS Seawolf, atomowy okręt myśliwski aż starszej daty, oraz USS Sea Owl, okręt typu Balao. Pamiętając jeszcze drugą wojnę światową, ale zmodernizowany. Recovery pod wieczór 10 kwietnia odnalazł wreszcie ślad, rozlaną plamę oleju oraz fragmenty korka. Nadzieja na to, że thresher jest cały gdzieś pod wodą, drastycznie zmalała. 11 kwietnia o 10.30 rano admirał Anderson poinformował prasę, że USS Tresher zatonął wraz z całą załogą liczącą 129 osób. Brak okrętu podwodnego. Został znaleziony dość szybko, bo w sierpniu 1934 roku. Rozdarty Trescher spoczywa na, głębokości, na dnie na głębokości 8400 stóp, czyli około 2600 metrów. Komandor Kicz, który nurkował w Batyskafy Trieste, próbując odnaleźć wrak, opisał grobowiec treschera jako przypominający złomowisko samochodów. Okręt podwodny został rozszarpany na kawałki, wyposa wyposażenie, sprzęt, rury. Rzeczy personalne czy osobiste załogi, wszystko to znalazło się na dnie oceanu. Część z tych szczątków została podniesiona z dna dalszych badań. Takie rzeczy jak gumowe rękawice, kawałek plastiku z przedziału reaktora, urura od systemu filtrowania powietrza z wygrawerowanym numerem seryjnym i kodem 59593, identyfikując część jako bezdyskusyjnie należącą do USS Thresher. Niestety żadnych wątpliwości już wtedy być nie mogło. USS Tresher oczywiście dołączył do innych okrętów na tak zwanym wiecznym patrolu. Co jednak wydarzyło się dokładnie 10 kwietnia 1963 roku, że najnowocześniejszy atomowy okręt podwodny zatonął. I to w okresie wzmożonego napięcia tak naprawdę, bo zaledwie rok wcześniej, w październiku 1962 roku, miał miejsce kryzys kubański. I choć w takim momencie US Navy w niewyjaśniony sposób. Traci swój najnowszy atomowy okręt podwodny, technologiczny majstersztyk, najdoskonalszą broń, tak naprawdę, ze swojego arsenału. By zrozumieć, co się stało z USS Thrasher, musimy jego zatonięcie rozpatrywać w trzech etapach. Etap pierwszy, czyli pierwotna przyczyna, to wydarzenie, które miało miejsce na pokładzie okrętu, które spowodowało, że dowódca John Harvey informuje Skylarka o małych trudnościach, czyli Experiencing Minor Difficulties etap drugi, czyli utrata napędu i energii elektrycznej poprzez awaryjne wyłączenie reaktora S5W oraz etap trzeci, czyli niemożność skutecznego szasowania balastów. Pierwszy z tych etapów jest tym, który budzi najwięcej kontrowersji i problemów. Jaka jest, czy jakie jest pierwsze ogniwo w łańcuchu, który doprowadził do utraty USS Thresher? Komisja zajmująca się badaniem katastrofy uznała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną było pęknięcie jednego ze spawów instalacji chłodzącej wodę morską, czy służącej do chłodzenia wody morskiej. Tego rodzaju instalacje były częściowo spawane, a częściowo poddawane procesowi silver brazing, w którym dwie części były łączone razem za pomocą srebrnego stopu, tak naprawdę rodzaj lutu, który wykonywany był jednakże za pomocą znacznie większych temperatur. Komisja uznała, że najprawdopodobniej jedno z tych łączeń zostało uszkodzone w rufowym przedziale czy w przedziale silnikowym. Uznano, że prawdopodobnie była to dość duża rura o średnicy około 6 cali, czyli około 15 cm. W związku z głębokością, na której przebywał tresher, przeciek byłby bardzo, bardzo trudny do opanowania. Woda najpewniej weszła w kontakt z licznymi urządzeniami elektrycznymi i spowodowała powstanie spięć, które z kolei e, spowodowały awaryjne wyłączenie się reaktora. Poprzedni dowódca USS Thresher, komandor Dean L. Axin, w trakcie zeznań przed komisją stwierdził, że według jego opinii i doświadczenia tego rodzaju przeciek, a Axin doświadczył tego na własnej skórze na pokładzie USS Tiru na głębokości co prawda tylko 250 stóp, czyli 76 metrów, XIN uważał, że tego rodzaju przeciek stanowiłby największe zagrożenie dla USS Thrasher. US Navy faktycznie miała problem z łączeniami za pomocą srebrnych spawów czy srebrnych lutów. Raporty odnośnie okrętów przechodzących remonty wcześniej w 1930 roku, czy 1931 roku, takich okrętów jak USS Barbel, USS Kipjack, USS George Washington, wskazywały, że około 25% tych łączeń zostało odrzuconych jako niewystarczająco mocnych. Połączenie musiało być całkowite, czyli musiało obejmować całe łączenie dookoła rury i musiało być silne na co najmniej 40%. W związku z wypadkami na wspomnianych okrętach, szczególnie na USS Barbel, który w trakcie ćwiczeń w 1960 roku przebywał na głębokości około 700 stóp, czyli okolice 213-215 metrów, pękło właśnie srebrne łączenie na 5-calowej rurze i okręt musiał się awaryjnie wynurzyć, mając około 300 ton wody w kadłubie w przedziale silnikowym. Także procedury odnośnie łączenia rur tą techniką zostały znacznie zaostrzone oraz wprowadzono testowanie, testowanie tych łączeń za pomocą ultradźwięków. Późniejsze testy na USS Skipjack również wykazały, że z testowanych łączeń za pomocą metody silver brazing około 25% było, zostało odrzuconych. Jednak bardzo interesujące zeznanie przedstawił kontradmirał Lawson Ramage, ówczesny Deputy Commander of Submarine Forces Atlantic Fleet, tak naprawdę głównodowodzący okrętami podwodnymi na Atlantyku. Na pytanie odnośnie, jako, odnośnie jakości łączeń przez, zadane mu przez komisję, odpowiedział: Innymi słowy, wiele łączeń, które poddajemy testowaniu ultradźwiękowemu, które uznane by były za niesatysfakcjonujące połączenie. Jeżeli uznamy 25% łączenie jako minimum niesatysfakcjonujące łączenie, wciąż byłoby dobrymi połączeniami. Widziałem wiele próbek w Electric Boat Company, które okazały się 25% łączeniami, które przetestowaliśmy przed ich rozmontowaniem, a wytrzymały 4-krotne lub 5 maksymalne ciśnienie testowe. Nie jestem więc przekonany, w mojej opinii, że 5%, 10%, 25% przy naszej obecnej metodzie testów. Wskazuje, czy łączenie jest dobre czy złe. Nie uważam, że nasze obecne standardy testowania są adekwatne. Musimy je poprawić. Również zeznanie Willisa D. Merilla, człowieka odpowiedzialnego za nadzór nad instalacją ururowania w stoczni Portsmouth, wskazuje, że przy inspekcji łączeń na USS Tresher w trakcie jego remontu nie znalazł żadnego wadliwego, a dopiero za pomocą testowania ultradźwiękami wskazał na parę łączeń o niewystarczającej sile, czyli tych poniżej 40%. Co więcej, w jego opinii, dzięki zmianom wprowadzonym po wydarzeniach na USS Barbel i inspekcji USS Keepjack Mary uważał, że jakość srebrnych łączeń w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 75%. Również specjalna grupa robotników dokonała inspekcji Threshera przed jego post-shakedown availability i za pomocą ultradźwięków wykryto łączenia, które zostały uznane za wadliwe, to zostały one wymienione. Samo kierownictwo stoczni, jak i oficerowie dokonujący inspekcji napraw, jak i dowódca Treshera, komandora Xin, uznali, że jakość pracy wykonywanej w tym zakresie przez stocznię jest zadowalająca. US Navy jednak była silnie przekonana, że pierwszym ogniwem w łańcuchu katastrofy USS Tresher było wadliwe połączenie, które pękło i doprowadziło do zalania przedziału silnikowego, a następnie do spięcia i awaryjnego wyłączenia reaktora. Ta teoria ma jednak dwa ogromne problemy, oprócz tych, które wymieniłem już wyżej. Pierwszym jest komunikat, jaki USS Tresher wystosował do USS Skylark o 9.13. Mamy małe trudności. We are experiencing minor difficulties. Pęknięta rura i spowodowane tym zalanie absolutnie nie kwalifikuje się jako małe, drobne trudności. Jest to jedno z poważniejszych zagrożeń na okręcie podwodnym i dowódca Treshera na pewno nie dokonałby klasyfikacji tej awarii w ten sposób. Jest jednak możliwe, że tego rodzaju wydarzenie nie zostałoby w odpowiedni sposób zakomunikowane na mostku. Być może przeciek faktycznie miał miejsce, ale Harvey nie znał dokładnie problemu i dlatego poinformował Skylarka o małych trudnościach. Temu jednak zaprzeczałby drugi czynnik. Tego rodzaju wydarzenie, pęknięte łączenie i przeciek na okręcie na głębokości 400 metrów, byłoby ogromnie hałaśliwe. Załoga USS Skylark. Słyszała powietrze pompowane pod ciśnieniem do zbiorników balastowych, ale nie słyszała potężnego hałasu wywołanego wodą wpadającą do okrętu pod ogromnym ciśnieniem? 2 maja 1963 roku przeprowadzono próby z odtworzeniem warunków, jakim mógł podlegać USS Tresher. Na przygotowany specjalnie sprzęt puszczono wodę pod ciśnieniem, jakie panowałoby na głębokości, na której znajdował się okręt podwodny. Sprzęt został kompletnie wyłączony z użycia w przeciągu 7 sekund, a hałas towarzyszący tej próbie był ogromny. Jak, jest, jak więc jest możliwe, że USS Skylark usłyszał syk pompowanego pod ciśnieniem powietrza, a nie usłyszał horrendalnego hałasu, jaki spowodowałby przeciek wody, który występowałby na tej głębokości pod ogromnym ciśnieniem? Ponadto, jak to możliwe, że system SOSUS, ściśle tajny program Sound Surveillance System, był w stanie wykryć wszystkie dźwiękowe wydarzenia związane z USS Thresher bardzo szczegółowo, jak się zaraz dowiemy, ale nie wykrył ogromnego hałasu związanego z przeciekiem? Komisja badająca katastrofę Treshera nie znała odpowiedzi na te pytania. Takową natomiast oferuje Bruce Rule, analityk US Naval Intelligence, odpowiedzialny za pracę z systemem SOSUS m.in. w kwietniu 1963 roku, kiedy USS Thresher zaginął. Krull posiada ogromne doświadczenie w tym zakresie, także szereg publikacji, m.in. wraz z Normanem Polmarem, jak i również zeznawał wobec komisji badającej katastrofę Terszera. Bruce Rule uważa, że teoria o przecieku w wyniku pęknięcia łączenia jest błędem. W trakcie swojej analizy wydarzeń akustycznych podczas pracy z Sosus doszedł do wniosku, że głównym winowajcą i równocześnie pierwszym ogniwem jest spięcie powstałe w pracy magistrali głównych pomp chłodziwa. O godzinie 9.11. Tutaj małe wyjaśnienie: nie jestem pewny, czy dobrym tłumaczeniem jest magistrala, czy przekaźnik. Hmm, zamieszczę może w opisie filmu, co to jest. Może ktoś mi powie, o co dokładnie chodzi i czy dobrze rozumiem. Spięcie spowodowało wyłączenie pomp, co z kolei spowodowało awaryjne wyłączenie reaktora. RUL na podstawie analizy informacji od SOSUS uważa, że pierwsze oznaki nadchodzącej katastrofy miały miejsce o 9.09, kiedy SOSUS wykrył destabilizację sygnałów występującą w magistrali pomp. Po dwóch minutach o 9.11 następuje spięcie i silny do tej pory sygnał pochodzący od pomp zanika, wskazując, że po prostu się wyłączyły. To powoduje wyłączenie reaktora, ale to wyłączenie reaktora już nie jest słyszalne przez SOSUS. Równocześnie o 9.10... SOSUS wykrywa pierwszą próbę szasowania balastu przez USS Thresher 3 minuty przed tym, niż, e, niż Tresher informuje Skylarka o tym. Jest możliwe, że operatorzy na USS Thresher zauważyli kłopoty szykujące się w przedziale silnikowym i poinformowali dowódcę okrętu o konieczności wynurzenia. RUL teoretyzuje, że wyłączenie reaktora powoduje, że dowódca Treshera decyduje się na szasowanie. Gdyby okręt wciąż posiadał napęd. Mógłby po prostu wypłynąć na powierzchnię, jak przewiduje standardowa procedura. Okręty podwodne są pilotowane tak naprawdę pod wodą. Szasowanie balastu było słyszalne, ale okres jego trwania był zdecydowanie krótszy niż powinien. O 9.13 Thresher sygnalizuje o problemach na pokładzie do USS Skylark. Komandor Axin stwierdził w rozmowie z Normanem Polmarem, że tego rodzaju wydarzenie, utrata napędu, zostałaby przez niego sklasyfikowana jako minor difficulty. Choć ja osobiście muszę przyznać, że budzi to nieco moje wątpliwości, że utrata napędu na głębokości 400 metrów byłaby małym problemem. Tresher podejmuje drugą próbę szacowania balastów o 9.13, która również nie przynosi efektu i dźwięk powietrza pod ciśnieniem trwa połowę krócej niż przy pierwszej próbie. Jednocześnie, RUL stwierdza, że w żadnym momencie całego wydarzenia akustycznego. Sosus nie odebrał czegokolwiek, co mogłoby przypominać wyciek wody pod ciśnieniem. By dać odpowiedni kontekst, na głębokości, na której e, przebywał USS Thresher, strumień wody osiągnąłby prędkość 2,4 Macha. Tego rodzaju wydarzenie spowodowałoby uderzenie o kadłub Treshera tak silne jak ciągłe walenie, jak ciągłe uderzanie w dzwon, dając, dając wyjątkowo wyraźne, powtarzalne, słyszalne łatwe do rozpoznania sygnały dźwiękowe. To wytłumaczenie jest w mojej opinii dużo bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę zeznania stoczniowców i ekspertów, byłego dowódcy Threshera, komunikatu o doświadczeniu małych trudności podanego o 9.13, braku sygnałów akustycznych odebranych przez USS Skylark, świadczących o przecieku i wreszcie analizę materiału dźwiękowego, akustycznego zebranego przez SOSUS. W konsekwencji utraty systemu napędowego oraz niemożliwości szasowania balastów, okręt stopniowo Zapadał się coraz głębiej, aż o 9.18 i 24 sekundy implodował na głębokości 2400 stóp. Który to dźwięk implozji został wyraźnie odebrany przez SOSUS i zaklasyfikowany jako podwodna detonacja. Drugie ogniwo, drugi etap jest znacznie prostszy i nie kryje w sobie tylu tajemnic i wątpliwości. Niezależnie od przyczyny, czy to było pęknięcie, pęknięcie łączenia, czy zalanie wodą w konsekwencji, czy wyłączenie głównych pomp chłodziwa. Konsekwencją jednego z tych dwóch wydarzeń było alarmowe wyłączenie reaktora. W 1933 roku technika napędu atomowego była wciąż relatywnie nową technologią. USS Nautilus, pierwszy okręt podwodny z napędem atomowym, został oddany do służby w 1954 roku, zaledwie 9 lat przed katastrofą USS Thresher. Dla napędu o tym poziomie skomplikowania i zaawansowania technologicznego, to jest tak naprawdę bardzo krótki okres. Tym samym wiele procedur niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania tego systemu wciąż jeszcze było niedopracowanych lub w ogóle nie istniały. Jedną z brakujących procedur była możliwość wyłączenia, możliwość natychmiastowego ponownego uruchomienia reaktora po jego awaryjnym wyłączeniu. Kiedy na USS Thresher nastąpił scramble reaktora, okręt utracił napęd. Prawdopodobnie tuż przed wyłączeniem reaktora, możliwe, że o 9.10 kiedy załoga mogła wykryć wadliwe działanie magistrali w przedziale silnikowym, dowódca okrętu wydał rozkaz do wynurzenia i powierzchnie sterowe zostały wychylone. Stąd dodatni trym okrętu. Współczesne okręty podwodne nie zmieniają głębokości przez operowanie balastem, a raczej poprzez pilotowanie okrętu za pomocą sterów głębokości. Kiedy pierwsze ogniwo spowodowało utratę napędu, USS Thresher mógł zawisnąć w pozycji z dziobem uniesionym ku górze. Stopniowo wytracając prędkość, która zresztą była bardzo niska na tej głębokości. Tak jak wspomniałem, okręty podwodne poruszały się bardzo powoli, by uniknąć sytuacji, w której nagła awaria sterów głębokości kieruje okręt w głębinę. USS Thresher wisi więc z dodatnim trymem na dziób, pozbawiony napędu. Niestety, by ponownie uruchomić reaktor po awaryjnym wyłączeniu, w przypadku Threshera potrzebne było co najmniej 7 minut. W sytuacji, w której znalazł się Thresher, była to praktycznie wieczność. Po katastrofie jeszcze w trakcie prac komisji admirał Hyman G. Rickover, zwany też ojcem nuklearnej, nuklearnej marynarki, postać kontrowersyjna, ale też i niezwykła, być może kiedyś się doczeka materiału o sobie, natychmiast rozpoczął pracę nad umożliwieniem natychmiastowego restartu reaktora. Ta procedura w ekspresowym tempie została wprowadzona. Niestety dla Thrisera było już za późno. Zakładając, że okręt utracił napęd w okolicach od 9.11 do 9.13, nawet w najlepszym przypadku załoga mogła uruchomić reaktor dopiero o 9.18, kiedy USS Thresher był tak naprawdę sekundy od implozji. Niestety admirał Recover był też wyjątkowo czujny, by wina za katastrofą USS Treshera nie została przypięta do napędu atomowego. Częściowo można to zrozumieć. Ten rodzaj napędu, jak wspomniałem, był nowy. Nie miał czasu ukorzenić się w marynarce, wciąż jeszcze otaczał go nim tajemnicy, niepewności, niezbadanych charakterystyk. Gdyby tragedia okrętu podwodnego została jednoznacznie wyjaśniona przez wadliwie działający napęd nuklearny, konsekwencje dla US Navy, ale też i dla Licovera mogłyby być katastrofalne. Dlatego admirał robił wszystko oficjalnie, by zapewnić społeczeństwo i marynarkę, że napęd atomowy jest bezpieczny, że na pewno nie zawinił w przypadku USS Thresher, i że należy przede wszystkim się upewnić, że wszystkie procedury stoczniowe, konstrukcyjne są przestrzegane. Nieoficjalnie natomiast pracował w ogromnym pośpiechu, by umożliwić natychmiastowe wprowadzenie zmian do reaktorów, umożliwiających jego ponowne uruchomienie po awaryjnym wyłączeniu. Trzeci etap, trzecie ogniwo, jest tak naprawdę tak samo prozaiczne jak drugi. Kiedy USS Thresher znalazł się w tarapatach, admirał czy komandor porusznik Harvey nakazuje szasowanie balastów oznacza to, że powietrze zostaje wtłoczone pod ciśnieniem do zbiorników balastowych okrętu, wypierając wodę, która ucieka przez specjalne włazy. Dzięki temu okręt zyskuje dodatnią pływalność i wypływa na powierzchnię. W przypadku Tershera tak się jednak nie stało. Na tej głębokości, na której przybył okręt, po komendzie szasowania balastów powietrze zaczyna być pompowane do zbiorników. Jednakże kiedy dociera do zaworu i rozchodzi się już w zbiorniku balastowym, rozszerza się w większej powierzchni, co powoduje, że szybko zaczyna się również bardzo mm, gwałtownie schładzać. To powoduje, że na siatce filtra przy zaworze zaczyna się osadzać lód, który po chwili, po paru sekundach blokuje już drogę pompowanemu powietrzu. Dlatego Skylark, dlatego SOSUS raportują, że szasowanie balastu. Trwało tylko kilka sekund w pierwszym przypadku, to było słyszane przez SOSUS, natomiast w drugim nawet krócej połowę tego pierwszego czasu i to było już raportowane przez SOSUS i przez Skylarka. To niestety uniemożliwiło Tresherowi szasowanie balastu i wypłynięcie bezpieczne na powierzchnię. Wraz z utratą napędu, niemożliwością pilotowania okrętu, Tresher był skazany na zakłady i powoli opadał na dno. Jak więc zatonął USS Tresher? W mojej opinii najlepszą odpowiedź da połączenie efektów prac komisji badającej przyczyny katastrofy, jak i właśnie pracy Brusa Rula. Biorąc pod uwagę, że SOSUS wyraźnie zidentyfikował pracę głównych pomp chłodziwa o 8.45, a następnie gwałtowne zatrzymanie o 9.11, myślę, że zaistniał problem, który spowodował wyłączenie tych pomp. RUL jest przekonany o tym, że jest to wynik spięcia w magistrali przekaźników. Na niekorzyść jego teorii przemawia fakt, że nigdy wcześniej ani nigdy później nie usłyszał już w trakcie prac z systemem SOSUS podobnych problemów z magistralą. Był to jedyny odosobniony przypadek w przypadku USS Thresher. Pozostaje więc również możliwość, że, przyczyna, czy że przyczyną wyłączenia głównych pomp chłodziwa była inna wada elektroniczna czy elektryczna. Lub wada, nawet w samych pompach, jakaś wadliwa część. Hmm. Załoga, rozpoznając problem odpowiednio wcześnie, reaguje szasowaniem balastu i wychyleniem sterów w głębokości na pozycję do wynurzenia. Szasowanie balastu nie przynosi efektu, lód formuje się na wylocie zaworu do zbiorników balastowych. Trzeba też pamiętać, że Tresher nie przebywał na zwykłym patrolu. Okręt był w morzu, by przetestować sprawność działania wszystkich swoich systemów, więc załoga była skupiona. Czujna była na stanowiskach, nie było tutaj miejsca na jakieś leniwe pływanie sobie okrętem podwodnym. Kiedy o 9.11 pompy chłodziwa przestają działać, reaktor natychmiast awaryjnie się wyłącza, pozbawiając JSS Thresher napędu. Okręt podwodny zawisa w wodzie na głębokości około 400 metrów, stopniowo wytraca resztkę prędkości, której nie ma za dużo i zaczyna opadać na dno. O 9.13 załoga informuje USS Skylar o problemach i próbują ponownie szasować balast ponownie bez efektu. Ostatni komunikat z Threshera wskazuje, że przekroczyli głębokość testową. O 9.18 i 24 sekundy następuje implozja okrętu na głębokości 2400 stóp, czyli około 730 metrów. Zniszczenie okrętu następuje błyskawicznie i całkowicie. Jest to efekt tak szybki, że załoga nie jest w stanie zarejestrować wydarzenia i ginie bezboleśnie. Wrak okrętu zostaje rozszarpany i wypatroszony, opada na dno oceanu na głębokość 2600 m. To jest, w mojej opinii, najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie tragedii USS Thrasher. Oczywiście pojawia się też szereg alternatywnych teorii. W związku z kłopotami, jakie w stoczni przeżył USS Long Beach. Pierwszy atomowy nawodny okręt wojenny, którego konstrukcja została poddana sabotażowi, na szczęście niegroźnemu, rozważano, czy i USS Tresher w trakcie swojego pobytu w stoczni nie mógł być ofiarą sabotażu. Jednakże, po prześwietleniu pracowników, po przeanalizowaniu wszystkich danych, faktów z informacjami z SOSUS włącznie, SOS włącznie, uznano jednak taki scenariusz za nieprawdopodobny. Kolejna teoria jest związana z USS Seawolf, jednym z dwóch okrętów podwodnych, które były zaangażowane w operację ratunkową. To muszę się przyznać, że i ja początkowo dałem się ponieść wyobraźni. 13 lipca tego roku obejrzałem materiał pewnego youtubera o odtajnieniu nowej transzy dokumentów związanych z USS Thresher. US Navy jest zobowiązana wyrokiem sądu stopniowo wypuszczać utajnione wcześniej dokumenty dotyczące tej katastrofy. W lipcowej transze tych dokumentów znalazł się raport USS Seawolf, w którym kapitan tego okrętu jest przekonany, że w trakcie nasłuchiwania 11 kwietnia trafił na ślad USS Threshera. Między innymi podaje, że odebrał 37 sygnałów od sonaru, czyli tzw. pingów, na częstotliwości 3,5 kHz, chyba kHz, czyli były to sygnały pochodzące od radaru od sonaru typu BQS-6 w który był wyposażony m.in. USS Thresher. Oprócz tego odbierał również sygnały o częstotliwości 23,5 kHz, pochodzące od alarmowego nadajnika umieszczonego na okręcie podwodnym. Ponadto odbierane były metaliczne dźwięki, które były porównywane do uderzeń metalu o metal, interpretowane jako sygnały załogi USS Thresher uderzającej o kadłub swojej jednostki. USS Seawolf w trakcie tych poszukiwań wynurzał się trzykrotnie, by poinformować o swoich znaleziskach. Kiedy jednak nakaza dowództwo nakazało jednostkom pozostającym w rejonie zachowanie ciszy i, jeżeli to możliwe, opuszczenie tego rejonu, USS Seawolf zanurzył się po raz czwarty, ale już nie usłyszał żadnego sygnału. Prawdopodobnie USS Seawolf odbierał sygnały pochodzące od wielu jednostek przebywających w rejonie, m.in. USS Seawolf. Seawolf, Seawolf Starszy, ale zmodernizowany okręt typu Balao o klasycznym napędzie. Sygnały o częstotliwości 23,5 kHz mogły pochodzić od jego nadajników, podobnie jak ewentualne metaliczne dźwięki. To była jednak starsza łódź, starszy okręt podwodny. Nie wszystko tam było tak wyciszone, jak powinno. Częstotliwość 3,5 kHz pozostaje jednak tak naprawdę nie do końca wyjaśniona, przynajmniej ja nie znalazłem dobrego wyjaśnienia, skąd ona się wzięła. Taka często, taką częstotliwość miał sonar zainstalowany na USS Thrasher BQS 6. Amerykańskie okręty nawodne, obecne przy poszukiwaniach w momencie obecności USS Seawolf, nie posiadały sonaru, mogącego operować na tej częstotliwości. Większość z nich była wyposażona w sonar SQS-23, mogący operować na częstotliwościach 4,5 kHz. Jedyny nawodny sonar, który operował na tej częstotliwości, to był SQS-26, ale żadna jednostka nie posiadała takiego w rejonie operacji. Więc, no, jakby jest to pewna tajemnica. Bardzo prawdopodobne jest, że po prostu była to pomyłka lub zła klasyfikacja sygnału ze względu na warunki panujące na tej głębokości. Wspierałby to również fakt, że choć USS SeaWorld ciągle próbował się komunikować ze źródłem sygnałów, Nigdy nie uzyskał odpowiedzi na swój komunikat. Żadne wezwanie nie zostało wykonane, żadna sekwencja sygnałów nie odpowiadała temu, o co prosił USS Seawolf. Pamiętam, że kiedy czytałem ten raport po raz pierwszy, byłem dość poruszony, ale jednocześnie zastanawiałem się: Jak to możliwe, że SOSUS, system bardzo dokładny, prawidłowo rozpoznał implozję okrętu, a USS Seawolf rzekomo wchodzi z nim w kontakt? Co więcej, operowanie sonarem wymaga dużej ilości energii, której na USS Thresher być nie mogło. Co prawda był zapasowy generator, który mógł dostarczyć awaryjnie energię, ale nie tak długo i nie tak dużo, by 30 godzin po utracie kontaktu być zdolnym do zasilenia sonaru na USS Thresher. Więc, choć, choć jakby ta częstotliwość faktycznie być może wymaga wyjaśnienia. To po lepszym zapoznaniu się z materiałem, jak i z pozostałymi transzami odtanionych dokumentów, uważam, że to najprawdopodobniej jest błąd odczytu lub zniekształcenie sygnału. Istnieją również bardziej egzotyczne teorie, jak możliwa podwodna burza, czyli silny prąd, który mógł się pojawić w tym rejonie, który mógł gwałtownie zepchnąć USS Tresher poniżej testowej głębokości, choć jakby pomysł jest fascynujący. To zarówno załoga jest szkolona, by radzić sobie z tego rodzaju problemami, jak i pozostałe czynniki komunikacji z USA Skylark czy sygnały od SOSUS nie pokrywają się z tą teorią. Oczywiście nie może też zabraknąć zwyczajowej teorii o zderzeniu z sowieckim okrętem podwodnym szpiegującym nowy nabytek US Navy. Tego nigdy nie może zabraknąć, ale myślę, że pozostawimy sobie tę teorię dla produkcji Toma Clancy'ego. Utrata USS Thresher, jak wspomniałem, jest jedną z najtragiczniejszych katastrof związanych z okrętami podwodnymi. Nowy okręt świeżo po remoncie utracony wraz ze 129 członkami załogi. W wyniku prac komisji badającej katastrofę powstał program SubSafe. Specjalny system, który miał zapewnić okręto podwodnym sprzęt i zasady dla bezpiecznego operowania. Wdrożenie tego programu Spowodowało, że od 1963 roku US Navy utraciła jeszcze tylko jeden okręt podwodny, USS Scorpion. Na ironię zakrawa fakt, że USS Scorpion w wyniku wielu czynników nie posiadał certyfikatu SubSafe, kiedy utracono z nim kontakt w maju 1968 roku. Proszę Państwa, koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak będzie. Również zaadaptujemy ten schemat dla serii omawiającej zatopienie różnych jednostek. Życzę Wam miłego weekendu i zobaczymy się już niedługo. Hej!